Witam. W tym filmie opowiem wam o czymś, czego dowiedziałem się już jakiś czas temu. Dowiedziałem się o tym przy okazji rozmowy z pewnym użytkownikiem, o którym nawet był kiedyś film na kanale, który, no jakby nie było, odniósł potężny sukces na rynku Steam za pomocą jednej metody, która już została przez Valve ukrócona. Oczywiście gratuluję mu. I w ramach opowieści o tej metodzie dał mi jedną ciekawą informację, którą ja wam przekażę, bo wydaje mi się być ona dalej interesująca i jakby myślę, że ktoś jest w stanie z niej skorzystać w jakiś sposób. A przynajmniej jest bardzo śmieszna, w sensie jest mega jakby zabawną informacją, więc nawet jeżeli z niej nie skorzystacie, to się z niej pośmiejemy. Także co, na początku Skins Monkey, stron do wymieniania swoich skinów, jeżeli chcecie wejść, to można. Kod Zone, $200, jeżeli wpłacicie, to możecie sobie wziąć udział w losowaniu 50, na razie 13 osób się zgłosiło, więc w sumie szansa jeszcze jest, jeszcze 4 godziny zostały. Jeżeli macie taką ochotę, no a pewnie później i tak się to uda jakoś tam z profitem wypłacić. Tylko nie przy takim rynku z tym, który jest aktualnie. Pewnie też chyba będzie troszeczkę poczekać. No ale to już zależy od was, czy się w to bawicie, czy nie. A teraz. Mamy taką sytuację, która w zasadzie się tego nie tyczy, ale zainspirowała mnie do tego od pana tutaj Kraśniaka. Krasniak, nie wiem. Który pokazał, że od rana wchodzą mu buyordery na klucze do TFA 2 za 7,75. No właśnie, cena aktualnie klucza to jest bardziej 8,50, jak możecie zauważyć. Co by oznaczało, że kupuje klucze złotówkę taniej, niżeli są one na rynku Steam. I ja nie twierdzę, że jest to spowodowane, te jego zakupy są spowodowane tym, o czym dzisiaj będzie film. Nie uważam tak. Uważam, że jest to jakaś inna irracjonalna w ogóle przestrzeń, o której my nie mamy zielonego pojęcia. Ale przechodzimy do konkretów. Ponieważ jeżeli jakiś item na rynku Steam, dajmy na to, co mam w pamięci odpalone, nic nie mam w pamięci. Mamy jakiś sobie item, który tam jakoś leci, tak? No i nagle zaczynamy zauważać, że kiedy on na Steamie jeszcze jest taki, to na Buffie zaczynają być na niego robione kolosalne zakupy i po prostu zaczyna go wywalać do kosmosu, kosztuje o 120, znaczy 20% więcej na Buffie niż na Steamie i nagle na Buffie to wykres w ogóle wygląda tak, a na rynku Steam dalej leci prosto. No to wtedy ktoś może powiedzieć, okej, w takim razie może warto by było kupić ten item na Steamie, żeby go przerzucić na buffa. No ale wtedy ktoś się zastanowi i powie, no dobra, no ale chyba nie tylko ja wpadę na taki pomysł, więc z jakiego powodu miałoby się to udać? W sensie kupię ileś tam jest na rynku, kupię tam ileś sztuk, no i potem nie. No tym bardziej, że nie ma dostępu do buffa, nie? Więc to jest jakby tym gorsze. I w zasadzie ktoś powie, no jakby okej, dobra, spoko, może w jakichś tam sytuacjach to wejdzie, gdzieś to nie wejdzie, i tak dalej. No i gdybym miał przywołać jakiś przykład takiego itemu, no to bym aktualnie przywoływał, nie wiem, albo Forest Glitter, albo Sprout Esports. Dlatego weźmiemy sobie Sprout z 2021 roku i tak dalej. To nie jest jakby coś, co, nie wiem, ja zrobiłem, to nie jest zagranie, które u mnie miało żadne miejsce, to nie jest w ogóle nic, co było inspirowane... Aha, 22, przepraszam. Na szybko pisałem. To nie było nic, co miało miejsce, to nie było żadne zagranie, które się wydarzyło, nie było to w żaden sposób inspirowane niczym. No tylko chodzi głównie o to, że jakby powiedzmy mamy sobie jakąś taką sytuację, gdzie ta naklejka sobie tyle i tyle kosztuje i nic poza na przykład jakąś dodatkową aktywnością na buffie nie wskazuje, że ona może polecieć do góry. Po prostu mamy taką mgłę, że jeżeli jesteś sobie tutaj i siedzisz tu, i widzisz taki wykres, powiedzmy sobie, on tam byłby bardziej rozbudowany, na nim by się hubi z dziół wydarzało, ale widzisz taki wykres, no to dla ciebie ten wykres wygląda, jakby tu się nic nie miało wydarzyć, nie? No i nawet jeżeli na buffie będą te zakupy, to raczej też nie jest to nic takiego, co byś powiedział, dobra, ładujemy w to cały ekwipunek i tak dalej. No ale załóżmy taką rzeczywiście sytuację, gdzie coś zaczyna na buffie lecieć do góry, a na Steamie jeszcze nie. Jeszcze nie zaczęło. I to,
teraz się skupcie, bo tu się kurwa zaczyna śmieszne dziać. Mamy taki wykres. O, w ten oto sposób. Gdzie, jak widzicie, powiedzmy sobie, nie wiem czy to przez buffa, chociaż wiem, co się z tą naklejką dzieje na buffie i tak bym obstawiał, że jakby to, czy to jakiś osobny hype, czy jakiś taki... Nieważne, jakiś to jest hype w każdym razie. No i tu się pokazuje coś takiego, że to się podbiło. I teraz ciekawostka, śmieszna. Wiecie, że jeżeli dzisiaj mielibyście na tę naklejkę buy order postawiony na 30 bądź 35 groszach, bądź nawet 28 czy 32, to ten buy order by wchodził i byłaby bardzo duża szansa na to, że on będzie wchodził. I teraz skupcie się, bo to was wypierdoli z butów. Dlatego, że na rynku Steam istnieje niesamowicie ogromna ilość ludzi, po prostu kolosalna ilość ludzi, która w momencie, kiedy odpala item, robi tak. O, item. To? Nie wiem, co to jest. Wykres. Albo w ogóle mają item w ekwipunku? O, to może bardziej tak. Mamy sobie jakąś tam naklejkę w ekwipunku? Mamy, o, tajlu w ekwipunku? Klikam sprzedaj i wystawiam. I ludziom chyba się nie wyświetla to, albo mają jakieś zaćmienie umysłowe. Tylko mówią, aha, po której stronie ja mam patrzeć? Ja pierdolę. Jak ten wykres leci? Jak on kurwa działa? Aha. Chuj, ten jest bliżej. Biorę ten. I po prostu wystawiają po cenie, która była tu. Bo nie wiedzą jak czytać wykres. I czytają wykres od lewej do prawej. Znaczy od prawej do lewej. O, no od prawej do lewej czytają wykres. I to jest kurwa śmieszne. W sensie ja wiem, że no nie każdego to musi bawić, ale w momencie, kiedy byś miał na przykład 1000 buy orderów postawionych powiedzmy z takiego powodu, nie? Widzisz sobie, o, tam wykres zaczyna jakoś lecieć do góry, dobra, stawię sobie 1000 buy orderów, nie? I nagle widzisz, że item już kosztuje 30% więcej, ale zaczęły ci się nagle kupować te itemy po jakiejś w ogóle dziwnej cenie, w sensie zaczęły ci się w dużych ilościach kupować po dziwnej cenie, to bardzo możliwe, że jest to spowodowane tym, że wykres z lewej strony, wykres, który ty masz po lewej stronie, po prostu dobił twoją cenę buy orderu i ludzie mówią, aha, no to tyle to kosztuje. I that's it. Też zauważcie, mega, mega dużo osób patrzy na cenę jako na ostatnią sprzedaż. To jest to samo. To jest ten sam schemat. Że jakby dużo ludzi ma na zasadzie, aha, dropnąłem nóż, okej, okay, dobra, ostatnio się ten nóż sprzedał za 1100 zł, więc ten nóż jest warty 1100 zł. I jakby w ten sposób do tego podchodzą. To też jest jakby takie pytanie, no bo nóż może być warty 600 zł, ale akurat miał pattern jakiś, albo miał float i się sprzedał za 1100. Albo na przykład, nie wiem, ktoś patrzy na cenę karambita gamma Dopplera. Ktoś dropnął Phase 4, a znaczy nie, ktoś dropnął Phase, no, Phase 4 dropnął, a ostatnia sprzedaż jest Phase 2, więc bierze wartość Phase 2 jako ostatnią, na którą patrzę. No wiecie, no są takie rzeczy. Więc to są takie rzeczy, na które też warto zwracać uwagę i ja bardzo polecam po prostu, jeżeli macie jakiś item i go sprzedajecie, albo jakiś buy order, który robicie, to nie patrzeć na to, po ile one są na rynku, tylko jednak sobie wejść na ten rynek i rzeczywiście sprawdzić, czy aby na pewno ta cena, którą widzicie tu, odpowiada temu wykresowi. A wykres traktować jako taka pomagajka. To na tyle. Nerdzie.